6 kwietnia drużyna MKS Nielba rozegrała na stadionie w Wągrowcu mecz sparingowy z drużyną SKP Słupca. Nielba objęła prowadzenie już w 12 minucie. Po faulu na napastniku Nielby Karolu Gregorku, celnym strzałem z rzutu wolnego tuż przy samym prawym słupku popisał się Michał Goliński. Kilka minut później było już 2-0. Grę od własnej bramki wznowił Michał Pytkowski. Piłka trafiła pod nogi Gregorka, który dobrym podaniem uruchomił Błażeja Nowaka. Nasz zawodnik wbiegł w pole karne i nie dał szans bramkarzowi na skuteczną interwencję. Po przerwie goście ze Słupcy wykorzystali nieporozumienie wągrowieckiej defensywy i zdobyli kontaktowego gola. Żółto-czarni po wznowieniu gry ze środka boiska zdobyli kolejną bramkę. Mateusz Piechowiak dograł do Karola Gregorka, który uderzeniem w prawy górny róg pokonał bramkarza gości. Końcowy wynik meczu po indywidualnej akcji ustalił Mateusz Piechowiak. Ostatecznie Nielba Wągrowiec wygrała z drużyną SKP Słupca 4-1. Wszyscy mamy nadzieję, że to był nasz ostatni mecz sparingowy, bo koniecznie chcemy grać już ligę, chcemy grać o punkty, a nie o pietruszkę. Aczkolwiek cieszymy się, że mecz jest wygrany. Wygraliśmy się 4-1, zupełnie niepotrzebnie stracona bramka. W sytuacji, gdzie myśmy sami sobie ją przez jakąś tam niefrasobliwość naszą stracili. Dużo fajnych ofensywnych akcji, 4 bramki padły, ładne bramki po fajnych zespołowych akcjach i to cieszy. Gra dosyć uporządkowana, a muszę powiedzieć, że bardzo wymagający przeciwnik. Zespół z czwartej ligi, ale lider tej czwartej ligi i naprawdę zespół, który postawił nam trudne warunki, fajny rywal, wygrana, więc optymistycznie zaczynamy weekendy.